Jest ze mną Sylwester Wardenga. Cześć, witam cię. Sebastian, to każdy z Sylwester się gniewał Sebastiana i odwrotnie. Dobra, Seba, słuchaj, powiedz mi, jak przygotowania do walki? Nie, tak no poważnie to Sylwester. Tak po prostu żartuję. Cześć, witam cię. Sebastian, to każdy. Jest ze mną Sylwester Wardenga. Cześć, witam cię. Sebastian, to każdy z Sylwester się gniewał Sebastiana i odwrotnie. Dobra, Seba, słuchaj, powiedz mi, jak przygotowania do walki? Nie, tak no poważnie to Sylwester. Tak po prostu żartuję, nawiązując do tych. Ale ja mam dalej cel, żeby walczyć o ten pas, prawda? Mm-hmm. A trenujesz? No trenuję, ale na razie nie trenuję jeszcze całego MMA, jeszcze nie uderzam, na razie tylko zapasy, BJJ i tak dalej. A few inches later. A, czyli odpuściłeś na razie treningi? No nie, powiedziałem, że trenuję, ale nie trenuję pełnego MMA, tylko robię same zapasy i BJJ. Okej, okay. Nie zrozumiałam, nie usłyszałam. Jasne. Jak zwykle. Zdarza się najlepszym, najlepszy dziennikarze. Analizowałeś walkę oponenta? Nie miał walki żadnej wcześniej. Adam, wytniesz to? Nie, takich rzeczy się nie wycina, to są najlepsze rzeczy. Ale właśnie, widzisz, bo ja gadam z tobą, to płynie po prostu, a ale super, ale co ja cię pytałam? Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, jesteśmy tuż przed galą Fame MMA 9, jest ze mną Izak. Cześć, witam cię. Izak, po prostu Izak. Dobra, a co tutaj? Sprite, chcesz? Mącham? Zgadza się, nie ma procentów. Nie ma ale oczy są zamglone bez alkoholu. Co? To był ten moment, w którym ogłosiłaś całemu światu, że masz dziewczynę, nie faceta. Jak się z tym czułaś? Wiesz co, my to długo ukrywałyśmy, bo prawie 2 lata gdzieś tam żyłyśmy w ukryciu. To stwierdziłam, dobra, zróbmy to w internecie, jak już mamy mieć gdzieś tam hejt, to już niech to będzie na dużą skalę, to już bez różnicy, tak? Ale dlaczego spodziewałaś się hejtu? Spodziewałyście? Z różnymi opiniami się spotykamy, więc byłyśmy nastawione negatywnie, bo jakby nie jest to gdzieś tam normalnie takie nadal akceptowalne w Polsce. Dobra, to w takim razie ci życzę partnera takiego, jakiego sobie wymarzysz. Każda walka mnie jakoś tam interesuje, ale... Oprócz twojej. Ale ja na przykład, bo ja trenuję w tym samym miejscu co Pączek, to mnie interesuje jego bardzo walka. Z hejterem? A nie... No nie, widzisz, nie. Monika, no nie. Nie trafiłaś. Jak przygotowania do walki? No już zakończone. Zakończone. No właśnie, chciałam zapytać się jeszcze o muzykę. Nagrywałeś ostatnio numer z Popkiem. Powiedz, jak się przyjął? No jeszcze nie było publikacji numeru. Nie było publikacji. Powiedz mi, co sądzisz o ostatniej walce McGregora? Conor McGregor spalił się na Whitkingach tak zwanych, czyli na low-kickach na łydkę. O low-kingach kiedyś już Bruce Lee nawet mówił, że jednak są bardzo ważne i jak się zachować w razie, gdy spotka się zawodnik z tego typu kopnięciami. Siema, dzisiaj pokażę wam podstawowego low-kinga. Gala Fame MMA 9, jest ze mną Vandam. Dzień dobry. Vandam. Nie, Vandal, nie Vandal. Tak, Vandal. Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, jest ze mną Zusie. Cześć, kochana. Dzień dobry. Cześć serdecznie. Widzę w twoich oczach zdenerwowanie. Zdenerwowałaś się na mnie przed chwileczką. Dlaczego? Nie wiem, nie chcę chyba tego mówić, bo będzie kolejny materiał na najlepszą dziennikarkę. Mhm. Nie przygotowałam się znowu. Nie, to za bardzo się przygotowałam. Nie, już zostawmy to. A patrz, zobacz, nie mamy ochrony teraz, zauważyłaś? Bierzemy, idziemy do domu, podzielimy się. Nie. No jak? Odpocznę po śmierci. Ja też tak uważam zawsze. Wyśpimy się już, jak się położymy forever and ever. And ever. Powiedz mi, kochana, w takim razie jak się relaksujesz? Jaki turbo cringe, kurwa mać. Paznokcie. Tak, lubię, kocham się ogolić, umyć, zjechać sobie z palca pod prysznicem. No brawo! Cześć! Witam serdecznie. Jest ze mną Wojtek z V Brothers. Cześć bardzo, witam cię. Ale na cześć, bo to ciężko będzie, bo mi się dopiero włącza, tak naprawdę... Włącza. Ja właśnie kiedyś zacząłem, ale jakoś szybko porzuciłem. Jogę? Mm. Nie, może to by mi dało większy spokój w głowie. Oj tak, zdecydowanie. I to jest taka... A jest taka seria na YouTubie, Joga w parze.
Nie wiem, czy wiesz, kiedyś Freeze nagrywał takie rzeczy. Tak? Ty jak coś masz zaproszenie. O, dziękuję bardzo. Joga w parze jest ciekawa, bardzo interesująca. Ja uwielbiam jogę. Norman Park, hey, how are you? Dzień dobry. Dzień dobry. Do you think the fight with Cassius will be easy fight, or... Jest super, idę świętować 18 swoją. No właśnie, kiedy 18? Była 22 lutego. Gratuluję. No, Meduza, powiedz mi, konferencja, jesteś na konferencji, kogo wspierasz? Nikogo, przyjechałem prywatnie sobie. 15 minutes later. Ja chciałam jeszcze zapytać, kogo wspierasz. Już pytałaś o to. Powiedz mi, ile godzin trwało oglądanie, tak chociaż mniej więcej jego walk. Bo sporo nie, tam nie było chyba godzin, to było trochę tych walk, ale nie były za długie, więc. Nie. Ale za długie nie były, więc. No w sumie nie były długie, to może to nie rzeczywiście. Więc godzin nie, no paręnaście minut na pewno. Tak, tylko tyle? Tak. Tyle walk? Polecam obejrzeć. Związałam, przywiązałam, Adam BDSM ciągnął. BDSM tak zwane, BDSM. Tak. Adam ciągnął? Za sznury. Adam. Kajdany. Kurde. Adam, nie. Słuchaj. Jezu, ty jesteś zboczona. Ale ja mówiłam zupełnie normalnie. Pan Adam mnie tu ciągnął za ręce, chodź tu, no. Kurde, panie Adamie. Udało się. Adam? Silny facet. Silny facet. Silny, bardzo silny. Kurde, to już mamy, wiemy już... Skąd ty wiesz, że silny? No wiem, popchać samochód czasami, wiesz. To już może wiemy, z kim zestawić cię na tym fame, z panem Adamem. Dobrze, nie zaparkować. Dobra, 10 lat, patrz, nie? Patrz, jaki ona ma mały mikrofonik, ty. Patrz, co? Co się ledwo trzyma. Myślałam, że małe ręce. Przyzwyczaja się do małych. Oddaj mu sprzęt. Dlaczego jest taki malutki? Kurwa, jaka turba nada. Ale okay. Pani, mam mały mikrofon. Chciałam powiedzieć, że... Dobra, mały, okej. Okay. Mały mikrofon, ale bardzo dobrze ściąga. A ty jak się czujesz przed galą jutrzejszą? Przed galą jutrzejszą też... Która walka ciebie najbardziej interesuje? Wiesz w ogóle, kto walczy? A kto będzie walczył o pas? Poczekaj, niech ja sobie przypomnę. Nie wiem. Taki kraj, Fidel Castro... Kuba? Kubańczyk z Malczyńska. Żartuję oczywiście. No właśnie, a kogo widzisz za swojego przeciwnika? Z kim ja chciałbyś walczyć? Ja pierdolę, jaki przeciąg i telewizji. Kurczę, zawsze te same pytania są. Dajmy jakieś nowe pytania. Dobra, ale najpierw to. Nie. A zademonstrujesz kawałek? Ja przytrzymam mikrofon. Dobra, ale to ty musisz beatbox robić. Tak. Dobra, to może to wytnijmy. Dobra, mamy tutaj farta. Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. I to jest proste, nie miejcie mnie za chama. Marzyłem o występie na TV reklama. Brawo! Dobrze wiesz, że co mówię, to robię. A Kasiusz tak, wiesz, podchody robi, bo powiedział, że wywiadu nie udzieli mi i robi takie podchody, tak, Kasiusz? A ciebie? Nie, nie. No przecież ci powiedziałem, że ci nie udzielę. Że wywiadu. Nie przebaczysz mi? Nie. Okej. Okay. A za to? Sama nie wiem. Najlepsza polska dziennikarka, nie. No właśnie, chciałam się dowiedzieć kiedyś. Kurwa, jaka żeżuncja straszna. No jest mocniejsza niż potrójne cappuccino, to prawda.